Witam Was serdecznie, kłania się Baksik Game. Moi drodzy, dziś jesteśmy znowu na gospodarstwie tutaj u naszego bohatera, rolnika Bartka. Przypominam, jesteśmy na Gostyńskim, czyli Pojezierze Gostyńskie. Moi drodzy, co udało się tutaj Bartkowi ogarnąć? Bartkowi się ogarnąć udało tak, zbelował, tak jak widzicie, całe tutaj te słomę po żniwach, na wszystkich swoich polach, więc no czas mamy jaki mamy, no jest oczywiście sporo jeszcze do ogarnięcia, bynajmniej w tym miesiącu, jakby nam się tylko jeszcze udało zwieść tą słomę, no to byłoby super naprawdę dla niego, a też i dla nas. Więc no Bartek przygotował tutaj traktor 60 swoją wraz z przyczepą do ładowania tych bel tutaj słomy. Więc gadu, ja tutaj w imieniu oczywiście Bartka prowadzę ten gameplay. Siadam i moi kochani co? No i spróbuję pomału tu jechać na pole, jedno, drugie po kolei, zwozić tutaj te belki słomy, tak żeby no, udało się coś dzisiaj do przodu tutaj ten gameplay popchnąć, no bynajmniej zacząć może już kolejny miesiąc tej gry, bynajmniej tak żebyśmy tutaj coś tam ogarnęli, no myślę, że może się jakoś to uda, więc no ja już nie będę tutaj się rozgadywał, będziecie mogli sobie śledzić co tutaj Bartek wyprawia na tym polu jednym, drugim i kolejnym. I no i czy się uda to w miarę fajnie zwieść i zebrać. Mamy tu autolader akurat przyczepę, no bo jakbyśmy chcieli to samoistnie ładować, no to powiem otwarcie, żeby nam to multum zajęło czasu, a trochę tych belek oprócz do złożenia mamy, więc no to postanowiłem, żebyśmy to oczywiście zebrali na tą przyczepę autoladera. Już sobie tutaj podjedziemy jakoś tutaj, mam nadzieję, że się zmieścimy. O, udało się, dobra. Więc no ja już nie przedłużam tutaj wprowadzenia na tym dzisiejszym materiale. Później się oczywiście zobaczymy, usłyszymy, bo zobaczyć to się nie zobaczymy, ale się usłyszymy. Więc życzę Wam miłego i przyjemnego oczywiście oglądania. Pamiętajcie o swoich czynnościach, czyli łapeczka, subik, jeśli takowy jeszcze nie został zrobiony z Waszej strony. I no i obejrzeć materiał, jak i też napisać jakiś komentarz, zostawić po sobie ślad, tak żeby no, Bartek się cieszył, że jest tutaj widownia i chcecie oglądać i śledzić jego oczywiście całe losy i perypetie tego gameplayu. Więc pozdrawiam i działam. Tutaj oglądajcie z przyjemnością bynajmniej te moje poczynania.
Just feel my
You just rather watch me fall.
Just
Moi drodzy, tak jak widzieliście, no, Bartkowi bynajmniej udało się dzisiaj wiele, wiele rzeczy jeszcze porobić tutaj na gospodarstwie, bo zebrał wszystkie belki słomy z tych pól po żniwach, już sprasowane, zbelowane. I tak, no, została uzupełniona tutaj szklarnia, tak żeby już zaczęła pracować tu dla Bartka na gospodarstwie, żeby się tam jakieś plony rosły. Tutaj będą, są zasiane pomidory, sałata i truskawki. A też no, wybrał się na niezłą wycieczkę, tak jak widzieliście, do hodowcy zwierząt, po oczywiście zakup kurek i kaczek na swoje gospodarstwo. Tak, żebyśmy jeszcze w tym sierpniu, bo to jest pierwszy miesiąc naszej rozgrywki gameplayowej, tak żebyśmy w tym sierpniu mieli przynajmniej, moi drodzy, no już tu te kurki i te kaczuszki na gospodarstwie, żeby coś się działo. Po nagraniu jeszcze on nakarmi oczywiście te swoje zwierzęta, tutaj da im paszę, tak żeby już w pełni mogły się rozwijać. No i trzeba będzie jechać oddać tą klatkę, tak jak widzieliście, bo wynajął ją tam ze sklepu, pożyczył, tak żeby no, przywieźć sobie, no bo kupować bez sens, na jeden raz w sumie tylko użytek. No na razie nie ma to sensu, myślę, że co jakiś czas jak będziemy coś potrzebowali, tutaj Bartek, no to ewentualnie sobie ją wypożyczy i będzie miał na swoje już potrzeby, ale na razie będzie wynajmowana. Więc to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się jakoś tam ten materiał podobał i zaciekawił. Wytrwaliście do końca, to bardzo serdecznie Wam za to dziękuję i cieszę się ogromnie, że byliście ze mną tutaj i z naszym rolnikiem, otóż Bartkiem. No, 60-tka dziś była no, mocniej eksploatowana, tak jak widzieliście. No, dała radę. Ten mod jest naprawdę fajnie dopracowany i jestem bardzo z niego zadowolony, bo już gram na tej 60 na swoim prywatnym save i jest rewelacyjny. W porównaniu do innych 60-tek ta 60 jest dużo mocniejsza i wydajniejsza i mniej pali niż otóż pozostałe inne mody, które do tej pory miałem okazję przetestować. Więc to tyle w dzisiejszym tu takim materiale w miarę. Mam nadzieję, że Wam to przypasował temat. W następnym no, będziemy się już widzieli w miesiącu wrześniu. Zobaczymy jak tam tej kasy, czy ubędzie bardziej, czy nie, no bo mamy na razie niecałe 5000, tak jak widzicie, po naszych wszystkich dzisiejszych wydatkach, czyli zakup kurek, wodę też, no Bartek oczywiście płaci tutaj opłatę za wydobycie wody, no nie jest to tak do końca fair, bo powinno być za darmo, no, na swoim własnym podwórku, ale no tutaj akurat jest, że trzeba płacić. Z jednej strony więcej realizmu, z drugiej strony no trzeba się liczyć z tymi kosztami. Ale zobaczymy, no, jak tam wyjdzie po tym sierpniowym miesiącu. Sam jestem bardzo, bardzo tuż to ciekaw. W następnym miesiącu na kolejne perypetie tutaj na polach będą u Bartka, nawożenia, kombinacje, no, różne tutaj będzie pewnie pracy, jest multum, więc obserwujcie, oglądajcie i czekajcie na kolejne otóż materiały tutaj od rolnika Bartka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i gorąco. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, popołudnia czy ranka. Zależy jak, kiedy weszliście i oglądacie, o jakiej porze. No i dziękuję za łapki, dziękuję za subiki, jeśli takowe od Was się pojawiły. A jeśli się nie pojawiły, to pamiętajcie o tym oczywiście, moi kochani widzowie. I cieszę się, że pomału, pomału jakoś tam wbijamy te subiki, no dobijamy przynajmniej do tej liczby 200 subskrypcji. No mam nadzieję, że w końcu tutaj w miesiącu styczniu uda nam się osiągnąć tą dla mnie mega barierę nie do osiągnięcia przez dłuższy czas, ale myślę, że może z czasem się wreszcie uda. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego materiału na moim kanale Baksik Game. Trzymajcie się, na razie, hej hej!